Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Dzień dobry, farmo! Witam was w kolejnym materiale ze Slime Rancher 2. Oczywiście dziękuję za oglądanie, za wspieranie playlista, wspierający Discordy. Zachęcam do wszystkiego, zachęcam. Słuchajcie, i cóż w dzisiejszym materiale? W dzisiejszym materiale trzeba by się skupić troszeczkę na rozwoju własnej farmy, bo trochę to zaniedbałem. Także trzeba będzie tutaj poupgrade'ować trochę, jeżeli chodzi o kurczaki. Właśnie propos kurczaków. Tak w sobie pomyślałem, że skoro ja tam mam te różowe właśnie połączone z kotonami, to ja bym może te kurczaki, właśnie, bym poszedł w kurczaki, już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Poszedłbym w produkcję kurczaków i żeby to zrobić fajnie, bym chciał zrobić kamienne te henheny, które są, bo jeżeli ja skupię się na kamiennych, to nie dość, że mam już jedzenie pod różowe, różowo-kotonowe, czyli różowo-króliczkowe, to bym mógł na przykład zrobić sobie farmę tabisiów z... kurwa, jak one się tam nazywały? Z fosforami, o właśnie. Tabisie z fosforami. I to brzmi jak plan. I to całkiem niezły plan. Tylko żeby to ogarnąć, w sensie te tabisie z fosforami, będę potrzebował kolejnego... kolejnej miejscówy. Czekaj, tu gdzieś kutaki małe słyszałem. Gdzie one są? Bo tutaj są na pewno tabisie, tu jest zwykły... O! O, i widzisz, i są stone i heny też. What the... Dobra, ale mamy... O! Jeden, drugi. Tego nie mogę już wziąć. Ten mogę. No właśnie, ale tych stone henów i bym sobie już zaczął powolutku zmieniać. No. I to by dobre było takie. To zróbmy. Który to jest ten, tu jest fosforowy. Okej, ale tak. Bo stone heny, one będą potrzebne, one będą mocno... O, tutaj jest, widzę, że woda się odnowiła. No ale dobra, to już mniejsza o to. O, jest kolejny, chodź. Im więcej, tym lepiej. No tych na razie małych to nie mogę ruszać. Paragrafy, te sprawy. Sam się na minę wpierdalam to w tych odcinkach, naprawdę. Sam se pod górkę robię. Potem przyjdzie Maja Staśko, będzie o mnie pisała 20 tweetów. A, idź pan kurwa z takim tym. Tak, bo są paragrafy na małe, na ten, na małe kurczaki. Dokładnie tak jest. No, to lecę w takim razie zasadzić nowych kutaków na farmę. Mam nadzieję, że na takie przesiedlenia kurczaków już paragrafów nie ma. Sam sobie robię krzywdę. Dobra, nieważne. Lecimy, nie śpimy. Chodź tu. Tak, najpierw pójdę w zarobki, bo wzrosły te ceny. To ja bym się jednak skupił na tym, żeby ulepszyć sobie tych kurczaków maksymalnie, ile się tylko da. Zróbmy tak. Dwa razy szybciej będą rosły. To jest to. Kolejny bym poszedł to, później bym poszedł w ściany. Chociaż ściany to jest kurwa 10 tego. Dobra, to ściany od razu zrobię. Bo może być tak, że faktycznie tu ich będzie trochę więcej. Myślę, że jak będzie ich dużo, to one będą wyskakiwały jedne przez drugie. To bym to zrobił. Cyk, high walls, cyk, elegancko. No i zobacz teraz jak mają. Kurwa, drugie piętro dobudowali. O, ale deweloperka, YouTube'a. Dobra, lecimy dalej. Potrzebuję teraz chyba 400 jeszcze. Nie, potrzebuję 500. 500 potrzebuję, czyli brakuje mi 448. No dobrze, no to to robimy. No to lecę. To mój cel na dzisiaj to jest teraz zbieranie jak największej ilości... O, ja wiem, co bym zrobił jeszcze. Oprócz wiadomo tego, że muszę zebrać sporo plortów, to jeszcze O, czekaj, to sobie wezmę.
Jeszcze oprócz tego, że muszę zebrać dużo plortów, to ja bym wrócił do tamtego miejsca i zebrał te małe kurczaki. Mam go na małe kurczaki, to one od razu potem się w duże zrobią, no i wiecie, wszystko będzie elegancko picobello, nie? Cyk, cyk, tutaj jeszcze pięknie się zebrały kolejne, bo to tak, tam jest w tę stronę, dobrze. Tak, to bym dorzucił. Siema, trzymaj fosforka. Dziena. Trzymaj fosfor... Dobra, możesz tego też tam... Czy co ty tam chcesz? Tu jest zwykły. I tak potrzebujemy małego tego... Stonicikadu. Dobrze, jest. Elegancko. Pierwszy. Trzeba zebrać jak najwięcej tych jeszcze mniejszych, żeby one już tam sobie podorastały. I żeby mogły już powolutku... się tam roztętegowywać. Czy tutaj jest... O, kolejny stołniczik, dobrze. Czy tu jest przejście do czegoś ukrytego? To są kubery tylko. No to nie, to kubery to nie są ukryte. To mało z ukryciem ma wspólnego. A, bo tu jest jakiś plażowy ten, dobra, to ja nie chcę tutaj iść. Ja bym chciał teraz wrócić na farmę. Chcę wrócić na farmę. No, bo tutaj i tak nie mam miejsca na plorty, także skupmy się na tym właśnie, żeby wrócić na farmę, ewentualnie jak będą jakieś różowe plorty po drodze, czy chociażby takie, to sobie też od razu pozbieram, no bo takich to będzie w sumie o wiele prościej będzie mi zebrać. Tu są jeszcze fosforowe, które nie wygasły. Tu w ogóle ile leży tego, dobrze. Ale to jest właśnie fajne, nie? Że ja mogę sobie chodzić i zbierać tak naprawdę jakiekolwiek te plorciki, bo one tutaj się pojawiają, że te warzywka wyskakuje, one same tutaj sobie żerą i wszystko jest w najlepszym porządku. Dobrze, teraz tutaj. Tu powinny też jeszcze jakieś plorty na mnie czekać. Może powyrywam? O, właśnie. Tylko tutaj muszę od razu szybko zbierać, żeby one mi się nie powpierdalały tych moich. To nie jest stołniczyk, to był zwykły czik. Tu jest jeszcze jeden różowy. Już zeżrać chciał, już! Już, kurwa! Nie ma! Post! W tę stronę, dobrze. No to dorzucamy do... Chciałem powiedzieć do pieca, kurwa, i ten stołniczyk. Nie, 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 tak nie robimy. My jesteśmy grzeczni dzisiaj bardzo. Pomijając paragrafach, chuj w to. Kto by się tym przejmował, nie? Wiecie co, ja może dam trochę głośniej tę gierkę, bo tak patrzę na dźwięki. O! Dobra. Dorzucamy hajsów. Jeszcze potrzebuję 229, żeby mieć fulla. Widzę, że tutaj już się powolutku zaczynają ogarniać, to ja bym sobie tak, wziął tych zwykłych kutaków, pozbierał i zrobił... No czekaj, stonicika też dorzucę. I zwykłe cikadu mam już odkryte, dobrze. Żremy! Żremy! A, tu żarty było, widzę. No to luz. 175 jest mi potrzebne. Po prostu światło tak, kurde, człowiekowi się myli. Ale 175 to nie będzie wcale takie ciężkie do zebrania. Powiedziałbym, że to nawet będzie bardzo proste, bo to jest chwilka, nie? Tylko skupiłbym się na zdobywaniu tych kotonów. No bo kotony dają dwa razy więcej niż te zwykłe. Wiadomo, jedne i drugie są pożądane przeze mnie, bo 20 slotów tu, 20 slotów tu i człowiek od razu zbiera. Proszę bardzo. Sobie nawet może... Z tych bardziej się opłaca. Kurwa, what day? Cyk, cyk, cyk. Tego damy, bo tutaj jest jakiś. O, może tych sobie zjesz? Super. Opierdolony kutak.
Tak se myślę teraz. Marcheweczki. No to co, żryjcie, nie? Żryjcie, żryjcie, sympatyczni moi. Różowi tutaj cyk, cyk, cyk. Dobra. O, tu jest jeszcze jeden. To będzie dla jakiegoś dużego różowego. O, pięknie. I cyk, kolejne dwa. I w tym momencie, o ile mnie matematyka nie myli, a raczej mnie nie myli, bo tam one są po 12 albo po 13, to ja będę miał już wystarczającą ilość pieniędza na to, żeby kupić sobie to ulepszenie. Tu jeszcze tylko zbierzmy całą resztę. Jak już dali taką możliwość, to trzeba korzystać, nie? Ze zbierania tych plorcików. I cyk, mamy 6 stówek. Kurde, to ja może dzisiaj nawet dam radę jeszcze jakieś ulepszenie na buty ogarnąć czy coś. Dobra, highwallsy mamy, to mamy vitaminizer, proszę bardzo. Czyli mamy teraz upgrade, że będzie 2 razy więcej tych jajków się robiło. Elder Collector jest za 1300. Czy to jest aż tak potrzebne na ten moment? Szczerze... No nie wydaje mi się, że to jest aż tak potrzebne na ten moment. Muszę pamiętać o tym, żeby jeszcze tych kurczaków zebrać, przepraszam, tych kogutów, bo widzę, że tutaj jest taki mały deficyt. No to trzeba będzie... Trzeba będzie o tym pomyśleć. Tu herbatkę sobie zrobię, czekajcie. Wiecie, robota robotą na farmie, kurwa, ale herbatkę z rana trzeba wypić, nie? Tutaj mi dopiero rosną. No dobra, to co? To zbieramy dalej w takim razie. Może zacznę od tych, od pogofrutów, proszę bardzo. Proszę bardzo. I zaczynamy zbieranko. Po 20 sztuków, jeżeli by się udało. Ten jest zadowolony, to nie. Ten jeszcze by zeżarł coś, nie? Zeżarłbyś? Kurwa, się nie kręć tak, tylko żryj. Pierdolę, ty jesteś... Też kurwa udany. Żryj czy nie żryj? Pierdolę. Żryj! Kurwa, z kim ja muszę pracować? No! Żryj! O, zobacz! Ten pokazał, jak się... Kurwa, dobrze, nie... Dobrze, nie tym strzeliłem, co miałem strzelić, nie? Proszę, żryj? Nie żryj, dobrze. Rozpierdalaj. Bo ja chciał coś z Ivonu. Tutaj lecą, okej. Sorry, sorry. Tu jest róż. No i kotonów widzę, że tutaj mi leci. Zebrałem go czy nie zebrałem? Nie tego, kurwa. Tu jest sałata jedna, to o, możemy dać, żeby tutaj na przykład... Kurwa, ty nie chciałeś. No dobra, bo ja ci chciałem 2 razy więcej ogarnąć, nie? No ale jak nie chcesz, to nie, no. Wiesz, nic na siłę, ziom. O, tutaj są jeszcze różowe, właśnie. Ja zapominam o tych rejonach, że tutaj też się pojawiają. Co prawda tu jest strasznie mało tego terenu, no ale... Ale coś tam zawsze jest, nie? To jest fosforowy. Marchewki zbieram. To są zwykłe? Ty się nie kręć, tylko... Tak, ty jesteś zwykły, dobra. Ty też? Ty też, dobra. To daj mi tę kapuchę. Marcheweczki, cyk, moje są. Nie ma, kurwa.
Czy ty jesteś duży, ale ty widzę, że już żarłeś, to tobie nic nie dam. Tutaj pójdziemy, w tę stronę. Dobra, czas zbierać tabisiowe. Tabisiowe plorty też powinny tutaj... Dobra, zeżarł elegancko. To jest właśnie to, że one jak się przemieniają, to od razu się głodne stają. To jest też taki element na plus dla mnie. What day te? Dobrze. Tabisiowych więcej nie widzę plortów. O, widzisz, o coś tu. Słyszałem, że zeżarte było. Różowy, dobrze. Tu są tabisie, zobacz. Kurde, dobry wynik będzie. Nawet bardzo dobry wynik. I tu jest przejście do... niewiadomej... O! Siema! Mamy kolejnego zaznaczonego, proszę bardzo. No bo mnie tutaj nie było faktycznie, ja to i trochę boję się chodzić ze względu na to, że nie mam wciąż... tego dziadostwa, tego wichajstera od latania, nie? O! Propo koguta. Dobrze, dobrze. Kogucik się przyda. O nie, poleciał tam. Hen, hen, daleko poleciał. Jest taki żart. Ja to normalnie... różne żarty, różne kawały. O! Dwa tabisiowe, dobrze! Dobrze! Ale będzie pieniędzy, ja pierdolę! Dobra, to ja wracam w takim razie na chałupę. Jeszcze zbierzmy sobie kolejnych. Tu są jeszcze różowe. Jeden, drugi. Tu jest tabisiowy. Kotonowy, przepraszam. Kolejny kotonowy. Bo one są podobne kolorystycznie, a ja cały czas jestem myślami jeszcze przy jedynce. No wiecie to... I to wcale nie chodzi o to, że byłem w kiblu. O, żeś kurwa się wjebał, stary. Dobra, powodzenia, będę tęsknił za tobą. Wcale nie. Dobra, idziemy wpłacać to wszystko do naszego marketu i zobaczymy, cóż tam za dochód wpadnie. Jeszcze podatków od tego nie trzeba odprowadzać. Oj, panie. Przydałoby się autofidera ogarnąć. No i tutaj widzę, że zaczyna się już kurczakowe imperium tworzyć. Tu jest stara kura. Dobra. Koguta wypuszczamy na wolność. Niech tutaj on pekluje sobie. Zwykłych kurów nazbierałem 20. Tu wiadomo, są normalne i są stołniczyki. To niech one się tutaj peklują. Natomiast ja tutaj wrzucam sobie... Proszę uprzejmie, może ktoś tam starą opierdoli? Patrz! Nieważne, stara czy młoda opierdolą, normalnie. O, jak kurka to kurka, nie? Kurka na turka. Elegancko. Dobra, idę wpłacić w takim razie kolejny. Mamy 18.40.50 w grze. 18.40.50, najlepsza godzina w grze. Cyk, 415. To ja dzisiaj teoretycznie byłbym też w stanie ogarnąć sobie ulepszenie. Bo co ja tu potrzebuję? Cotton plortów 10. A tak jak powiedziałem, ja chcę iść najpierw w stronę energii, bo to mi da bardzo dużo. 50, tak? 50 punktów to mi da, to tak będę mógł biegać o połowę dalej. Dobra, kury ogarnięte, pierwsza zagroda ogarnięta. Wiecie, ja w pierwszym odcinku tak trochę zamulałem, ale mamy też i jellystone'y pozbierane, mamy pozbierane jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie jest tak źle. Mogło być gorzej, jest naprawdę dobrze. To idę w takim razie zbierać... Lorty! Potrzebuję tych 10...
Dawaj tę marchew. Moż, dziecko, żryj. Cyk. Ty też chcesz, okej. Ty też chcesz, bo widzę, kurwa, po oczach, że byś coś opierdolił jako marchewę. Ty nie chcesz, ale o, ale pięknie trafiłem. Może ty też chcesz? O, ale teraz łatwiutko się zbiera te plorcie. O, ty to na pewno chcesz. Żryj, kurwa. Jeszcze jednego? Ty, o, aha! To ty double żarcie chciałeś. Może, ale ja pierdziu. To ja nie... Aha! Zobacz, jakie państwo zadowolone tutaj. Jak se kica. Nie no. Stary jak zadba. Catering, żem zapierdolił, to zaba. Mosz. Kolejne marchewy. No to jest w sumie taki najbardziej, najprostszy ten, najprostszy sposób, nie? Na żarełko, ty jak tutaj? No też byś coś ojebał, widzę po tobie. W końcu się wyrównały te plorty, bo mnie tak trochę to irytowało, że było nierówno, ale jest równo. Cyk. Tutaj się zaczynają tabisiowe. O, coś tutaj słyszałem, dobrze słyszałem. I gdzie my mamy? Tu jest trafiny Ryling, okej. Cyk. Dobrze. Fosforowy. Mogę już zacząć też go wrzucać, o tutaj. Tutaj w ogóle wrzucę 10. Mamy już odłożone plorty na... to są odłożone plorty... Te różowych też mogę 10 wrzucić w sumie. Bo one będą na powera, a te są na HP. Teraz mogę zebrać sobie ich więcej. O, elegancko, proszę bardzo. Tu jeszcze fosforowy. Fosforowych też później dorzucę. Tabisiowy też będzie potrzebny. Tu jest kolejny różowy. Ale chciałem pójść po kapuchę, bo tutaj... Jakbym kapuchę ogarnął, a ona gdzieś tutaj była... O właśnie, siema. A widzisz, tylko miejsca nie mam, dobra. Do tego fosforowego wypierdalam stąd na razie. Tu jest jeszcze jeden. Tamten sobie tak gryzie po prostu, żeby gryźć. Tu jest jeszcze jeden różowy. 23 jest in-game. No to to już czas, żeby wracać. Może jeszcze uda mi się to wszystko posprzedawać. Chociaż wątpię, żebym zdążył. Tam już nie chcę zbierać, bo już mało czasu, pół minuty to nie jest wcale tak dużo. I lecimy. Tam na pewno posprzedawałem. Na pewno posprzedawałem. Dobra, zdążę na luzie. I sprzedaję teraz tylko różowe i te, bo tabisie idą na przetworzenie. Pięknie. Tam wrzucam, żeby się one popodżerały. Tabisie wrzucam tutaj. Do rafinerii. Włączam sobie tutaj ulepszenie pod... Pod to, tutaj już mam zebrane, tylko pieniędzy potrzebuję. Fosfory tabisiowe, tutaj tank booster, żeby do 30, to też będę musiał się tym zająć w przyszłym odcinku, ale już widzicie, że jestem bliżej niż dalej, jak tam ceny. Tu zostało 24, tu w ogóle wzrosło, tu wzrosło, ty, zajebiście. Rosną te ceny elegancko. No to ja jestem bardzo happy. No dobra, mordy, mordeczki, mordunie, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i widzimy się niedługo w kolejnym materiale z tej serii. Kaca was, do następnego, trzymajcie się, indiu!